Cześć, witajcie. Z tej strony Multi Bartek i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Binding of Isaac. Dzisiaj polecimy sobie Samsonem. Tak jakoś mi się chciało nim grać. I powiem wam szczerze, że teraz Don't Starve, bo tam nagrałem 4 odcinki z Don't Starve i teraz już mi się nie chce nagrywać, nie? Na pewno wiecie, o co chodzi, bo to gram i w końcu... hajs. Gram i w końcu mi się... Czekajcie, kursor? Odechciewa. Nie no, super. Doktor Remote. Nie no, niby to jest dobry item. Odechciewa mi się po jakimś czasie grać i... Ale na pewno jeszcze wrócę. To nie jest, że kończę tą serię. Nie. Przecież nawet nie myślę o tym, bo to jest generalnie fajna gra i chyba dużo osób na tym kanale jest generalnie dla niej. Od niej czy z niej. Nie wiem, jak to mówię. Ach, fuck. I dlatego nie skończę jej, ale robię taką przerwę, bo teraz, powiem wam szczerze, gram w LoL'a cały czas i w Izaaka mi się fajnie gra, przyjemnie mi się gra, nie? O, już jestem nastakowany na maksa. Dobra, karta. Devil, nice! To na bossa, ale to najpierw jeszcze zajrzymy tu. Zwykłe piżamki. Znaczy ciałka piżamek już. Tych zombie. Takie pokoje są najłatwiejsze. Jeszcze jak już jesteśmy na staku... O, tu jest kamień niebieski. To sobie go wysadzę. Jeszcze jakby była jedna moneta... O, nice. Jeszcze jakbyśmy mieli jedną monetę, to byłoby całkiem dobrze, bo bym mógł skoczyć do sklepu i kupić pierwszy przedmiot. Monstro. Champion. A czy ten item przypadkiem nie namierzał? Przepraszam bardzo. Ej, ale ja myślałem, że on namierza. Słabo. O, straciłem tu serduszko. Moje monstro mnie trafił. Tym swoim kiślem. Co on tak pluje? No chyba... Nie podoba, ale w sumie dla mnie dobrze. Dobra. Już mało zdrowia. Jeszcze parę ciosów. Hop. A, jeszcze jeden. A, już parę. Okej, mamy łyżeczkę. To jest większa prędkość bodajże. Tak, prędkość. 14 monet. No dobra, a tu może być secret. Nie tu. Nie tu, bo koło boss roomu nigdy nie ma. Więc tu pewnie jest secret room. Tak, myślałem. A w pieniądze. Ej, to możemy skoczyć już do te... A w sumie to wiecie co? Ja wejdę... Za darmo wejdę do sklepu. No, tak zrobimy. Kilof. Gunwo takie. Myślałem, że coś lepszego. Ale no dobra. Już niech będzie. Że się cieszę. Lecimy na dół. No, chyba wszystko. Cały basement. Tak na plus w sumie myślę wyszedł. Wyszedł. O, gisze. Nie trzeba ostrożnie. To nie ma, super opłacalne wysadzenie. Hop, gi. Dobra, jeden załatwiony. Teraz czas na ciebie, kolego. Czyli bym miał... A, no, halfing. Okej, dobra, już. Czas na ciebie. Dobra. Serduszka. No przyda mi się... Ach, już zdążył wyrzucić tego pająka. O! No, ej, co ty tak tymi pająkami szybko wyrzucasz? Ej, nie, no kurde. No! No what the fuck? Nie ma, stop. Już mamy z nim na full stackach. Dobra, mamy do treasure roomu przejście. Za darmo. Właściwie na zero już wychodzi. O, kamikadze. O, ostrożnie. O, nice. Tylko mi strasznie FPS-y spadają. Fuck. Szybko za nim. A! Byłem pierwszy. Dobra. Kolejny kluczyk. To już chyba z kluczami nie będziemy mieli problemu. Pająki.
Ajajaj. Dałam się trafić. A to jeszcze ten nie zginął owocek. Co? Ile tych pająków? Nie ma. Ostrożnie z pająkami. Hop, dobra. Wow. Nie cierpię sposobu poruszania się tych pająków. To jest masakra. Dobra. Co tu mamy? To jest speed plus damage. Fajnie. Na pewno będzie szczęśliwy. Pin. Easy na klasę. What the fuck? Ej, no naprawdę, co to miało być? Tam teraz poleciało. No super. Czemu w ogóle mój jedyny przedmiot wypieprzył gdzieś poza mapę? Bez sensu. Jezu, jakbym dostał tym, to bym padł. Dobra. W przyszłym odcinku udało mi się dojść do szatana, teraz też bym chciał to powtórzyć. Nie, to jest niełatwe. Ale myślę, że uda mi się jakoś to zrobić. Angel Room by się przydał z jakimś fajnym przedmiotem. Bo Angel Room jest dobry. No fin, dawaj, no już mało zdrowia masz. Proszę cię, idź już w diabły. Okej, okay, dobra. Jesus Jice, nice. I mamy też diabła, którego mogę zajrzeć, ale nic nie kupię. Po prostu mi nie stać. Dobra, skoczymy na dół. The Caves 1. Curse of the Lost. Już mamy krwiste strzały. Nieźle. A, puste duszka do niczego. A, to jest łatwy poziom. Chcę zrobić tak, o. I tak powtarzać to kilkakrotnie. Dobra. Hop. Okay. Tak jest najłatwiej niby, nie? Już tą ostatnią muszkę to się załatwię taką manualnie, że tak powiem. Dobra, pogram trochę na tej maszynie, bo mogę dostać jakieś spirit herty. A, pieniążki. Nie chcę pieniążków. Nie chcę pieniążków. Chcę spirit herty. No kurde. No, come on, maszyna. Nie ma. Nie ma. O, jest, dobra. O tym chodziło. Dobra, zostawię tą maszynę. W spokoju już, niech sobie siedzi. Dobra, jeden padł. Drugi owocek już zginął. O, dobra. Okej, okay. Mamy Judgment. To nam przyzwo... O, to się przyda. Judgment będzie okej. Okay. Mamy tutaj dwie duże napompowane muchy. Przy czym dwie to są... Kurczę... Czempioni. O. Ach, dałem się głupie trafić, bo mi palce tak na klawiaturze się jakoś tak dziwnie... Tak. Weszły między klawisze, że tak to nazwę. Tak to ujmę. No, gin mucho. Patrzcie, jaka wredna mucha nie daje się trafić. Że sposób poruszania się, w jaki porusza się ten przeciwnik, jest strasznie irytujący. A bo to ja po prostu lamersko gram. Okej, okay, to mam skrzyneczkę, a w niej spirit her. Grawie, co dobre. A tu mamy fistule dwie i sklepik. Sklepiku na razie jeszcze nie otwieramy. Już po prostu nie ma po co. Okej, dobra. Dobra, klucz. Kolejny klucz. Co jest z tymi kluczami? Come on. Gro, dałabyś jakieś monetki dwie. Bo zaszalałem trochę za bardzo na maszynie. Chociaż nie będę. Fuck. Hop, a, duży movement spity. Och, się przestraszyłem. No i mamy bombę za bombiarzy. Hall of Flies, czy coś takiego. Forever Alone. Nie, super item to niby nie jest, ale... Lecimy na bossa. W innych nie będę chodził. Bo nie ma sensu po prostu.
Fajnie byłoby, jakbyśmy mieli na przykład teraz Devil Room po tym bossie, albo Angel Room, to bym Judgmenta sobie przywołał. Wow. No kurwa! Fak, 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 fak! Nie no, głupi robaczek. Tak bardzo. Jeszcze raz. Dobra. Jeszcze raz sobie pykniemy. Ostatni raz chyba. Chyba, że to będzie jakieś mega nieudane przejście. Dobra. No. Spirit hercik. O, tutaj demoniczna skrzynia. No, troll bomby, dzięki. Najpierw przed bossem chcę treasure room. Druga muszka, mega trudny. Hierofan, to nam daje dwa serduszka. Spirit. War of Babylon. Nice. Co prawda to jest... versus last. Au. Co, on nam zimno serduszko zabiera? Jak? O. No fajnie. To War of Babylon byłoby fajne, gdybym to dostał pokój przed tym. Ale mamy poison pouch. To jest okej. Na razie ten pierwszy item, jaki dostaliśmy, nie jest zbyt przydatny. W ogóle nie jest przydatny. Mam nadzieję, że jakiś Duke of Flies teraz będzie. Będzie w miarę łatwo. Monstro. Dam mu się raz dotknąć, bo mam poison toucha, prawda? Ale nie w ten sposób. O, coś takiego. A ten poison touch to jakoś super zadanie... Ała! Jakoś super obrażenie zadał. Musisz tak skakać? Hop. No, zdychaj już. Już mi się znudziłeś. No, dalej. Szkoda, że bomby nie mam tam, gdy wysadził w piździut. Tego skakanie to nic nie daje. Okej. Uuu, nice! Mamy health bar. The box. Missing page. Już weźmiemy sobie. The stars. Coś mi to dawało. Tabletka, uwaga. Bombsarki. Mam... No, nic nam to nie dało, bo mamy tylko jeden. Dobra, idziemy na dół. The stars. Co nam robią the stars? Ale mam już dwa serduszka. Użyję tego. O, the treasure room. Nas od razu zlepotujmy. No fajnie. Razorbit. To nie był jakiś taki mega głupi ten. O, dobrze się składa. Od razu... Fluff pen. Chyba lepiej. Jak będziemy podnosić tego, to nam pieniądze, to chyba. Co nam to robi? What the fuck? Ale gówno. Au. Czemu oni nam po jeden serduszek zabierają? Czekajcie, bo mnie no hal spędzi. Na razie robię. Jaki ja czerwony jestem. Dobrze, że mógł z jajami nie wspomnieć, tylko ten jeden. Ten z tym jednym. Co? Co? Mówię, co, bo on. Hej. Fuck. Dobra, mam piwo, jaki czerwony. No super. O, mam serduszko, dobra, odzyskaliśmy. Nie no, jakiś świetny przedmiot to nie jest, a ja jeszcze głupio, dlatego mój styl gry to jest beznadzieja. O, mulligany. Pionki mulligany. Hop, hop, hop. Dobra. Też ten mulligany to ja i co robię. Boże, muszka. Dobra, kolejny zginął. Ty teraz tutaj sobie powolutku ciebie. Hop, hop i hop, okej. Okay. To w skrzynie, klucz i pieniążek. No jakoś bez rewelacji. I mamy szarżujące robaczki, których nie cierpię. Fuck.
A, udało mi się. Musiałbym się do mamy zadzwonić niedługo. Żebym mi wziął hot doga z pracy, jak będzie wracać. Okej. Na kolacyjkę sobie hot doga zjem. Albo zapiekankę. Już sam nie wiem. Dobra. Co w treasure roomie? Telepathy for dummies. Lepsze to niż item, który zabiera nam jedno serduszko zdrowia. Zamiast za jakiś tam boost do damage'u, nie? Nie wiem, mam nadzieję, że wam to jakoś super mega nie przeszkadza, że ja omijam te pokoje. Prawda? Bo tak jakoś nie lubię. O, Boże, fistula. Telepathy for dummies. I teraz jesteśmy... Super. Super naprowadzające kule. Jezu, jakie ona jest tankowata. Saka. To nam pomoże niby. Trzeba rozwalić teraz te mniejsze człony, żeby nie doprowadzić do czegoś takiego. O, dupę, ale sens zrobiłem. Nie no, kurde. Jest plus. To nam stakuje. To się zalicza jako zabójstwo, nie? Dobra. No i okej. Okay. Mam coin purse. Nie lubię niby tych tabletek. Fuck. Nie no, kurwa! Balls of Steel. No dobra. No mamy tears down. Masakra. U diabła. Technologii. To. To chcę. I chcę to. Chcę technologię. Hej. Nice. Dobra, mamy... Straciliśmy trochę tych rzeczy. Ale mamy w końcu teraz. Mamy to. I w tym momencie tyle... Nie no, kurwa. Fuck it. Czy zaraz to się skończy? Mam spektralny raser, który penetruje. Co jest? Czemu ja nie mogę ich w ogóle zaatakować? Pewniczy. No ja chcę jednego zabić, nie mogę. Pierdolę. Jak mnie te wieżyczki wkurwia... O, chociaż coś. What a horrible night. Ale teraz dostanę i padam. Halo, gówno. No, i chuj ci w dupę. Kurczę. No kurde. No, teraz jakieś... Jakbyśmy mieli Spirit Herta, to byłoby całkiem spoko. To już jest po prostu fart. Nie no, masakra, ale fart. O, koniec gry. Kostka mięsa mnie uratowała. Kurwa. Znaczy, kurczę. No dobra. Mam cool staffa naszego. Gdybym lepiej użył tego War of Babylon, to na pewno lepiej by tam nam ta gra poszła. Ale żeby już nie przedłużając, dziękuję wam za uwagę. To był kolejny odcinek z gry The Binding of Isaac. No i trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.